Ale wziął na swój piec, bardzo ciężko musiał się na tym kawałku napracować, zanim z tego kawałka cokolwiek uzyskał. Bo był bardzo zanieczyszczony. Nie, patrz, gdzie jest miejsce. Ma, gdzie ten stołek? Podstawowe narzędzia wszystkie, to oczywiście ostry nożyk do cięcia skóry. Skuteczność trzeba było przeciąć ostry nożyk. Oczywiście nożyk może być zwykły ostrzyk. Wystarczy, by był ostry, żeby skórę przeciąć. Następne narzędzia bardzo charakterystyczne dla szewca, tak samo to jest szydło, szpiler inaczej zwany. Skórę trzeba było przebić, żeby igłę można było z gratką przełożyć. Zawód szewski był zawodem typowo męskim. Nawet jest takie powiedzenie mówiące o tym, o szydle i o zawodzie męskim, że się mówi dziado szydle, baba motowidle. Motowidło, narzędzie tkackie, u tkaczki można sobie zobaczyć, to jest właśnie szydło, narzędzie szewskie. Szyło się dratwą, dratwa lniana, zwykła dratwa lniana lub dratwa konopna. Taką dratwę się jeszcze woskowało woskiem pszczelim, żeby nie była postrzępiona, żeby lepiej przez skórę przechodziła. Szyło się igłami. Igły zwykłe, metalowe, żelazne igły już były wszędzie używane. W XII wieku nie używało się już prawie igieł kościanych, były igły żelazne już.